Esej o czasie. Nowa wystawa w Galerii BWA w Olsztynie to prezentacja prac niemieckiej artystki Gunduli Friese. Zbiór około 70 fotografii jest punktem wyjścia do rozważań nad upływem czasu, ale również refleksją nad międzypokoleniowymi relacjami kobiet w różnych zakątkach świata. Zawsze staramy się w marcu prezentować sztukę, którą uprawiają kobiety i tak się składa, że ona rzeczywiście też często dotyczy takich tematów, które są kobietom bliskie, a projekt Gunduli Friese jak najbardziej wpisuje się w to nasze myślenie o kobietach tworzących. Projekt, który czekał na swoją odsłonę polską wiele lat, także cieszę się, że ta premiera ma miejsce w Olsztynie. Ta pokoleniowość, która tutaj jest pokazana w Gunduli, to podobieństwo, to przekazywanie nie tylko cech genetycznych, ale przekazywanie i tradycji, i swojej siły, i swojej energii następnym pokoleniom, no ma być taką myślą optymistyczną, że damy radę. Time is a construction. Czas jest konstruktem, więc musimy o nim myśleć. Dzięki temu projektowi zrozumiałam, że nie biegnie on linearnie, a w różnych kierunkach. Przeszłość i przyszłość zmierzają w tym samym kierunku. To wywołało u mnie efekt aha. Tutaj mamy portrety, które wykonała artystka w 1995 roku na swojej rodziny, swojej babki, matki, swój autoportret oraz córki Julii. I to te fotografie, warto tutaj powiedzieć, że właśnie zrobiła formą analogową. Po 5 latach dopiero wydrukowała te formaty, czyli to był rok około 2000. Po 20 latach od wykonania pierwszej fotografii, czyli tej fotografii swojej babci, poszerzyła ten projekt o kolejne cykle, podróżując po całym świecie. Może to tak jak z dobrym winem. Otwierasz je dużo później, znajdujesz je i pozwalasz mu dojrzeć. Lubię poznawać nowe miejsca, a kobiety pomagają mi je zrozumieć poprzez to, jak żyją. Dzięki temu rozumiem więcej. Mapa kobiet tworzy się później, kiedy odwiedzam wiele miejsc i dowiaduję się, jak działa ich świat w różnych miejscach, jak funkcjonuje wyspa, jak duże miasta i odmienne kultury. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv